Meghan i Harry nie wydają się z dala od Buckingham tak szczęśliwi, jak sobie to wyobrażali. Media cały czas donoszą o kolejnych sprzeczkach w książęcej parze. Małżeństwo marzyło o spokoju, wygląda jednak na to, że wyprowadzka z pałacowych wnętrz przyniosła odwrotny skutek. Meghan i Harry chcieli, aby ich wyprowadzka od rodziny królewskiej i opuszczenie pałacowych murów stało się przełomem. Para chciała zacząć prowadzić normalne życie zwykłych ludzi. Łudzili się, że po opuszczeniu Wielkiej Brytanii media nie będą się nimi dłużej interesować. Niestety, książęce małżeństwo mocno się przeliczyło. Skutek jest wprost odwrotny do zamierzonego. Brak oficjalnych komunikatów z pałacu powoduje, że prasa sama docieka, co się dzieje z małżeństwem. Tworzy to pole do tworzenia się plotek. Jakiś czas temu jeden z amerykańskich serwisów plotkarskich sugerował, że Harry ma dość życia na obczyźnie. Książę, według relacji portalu, ma tęsknić za rodziną. Awantura o koszulkę według tego samego portalu, nostalgia do kraju i bliskich doprowadziła księcia do załamania nerwowego, które finalnie skończyło się pobytem w szpitalu psychiatrycznym. To jednak nie koniec smutnych wiadomości o Harrym i Meghan. Dalsza część artykułu pod galerią, jak podnosi cytowany przez Wirtualną Polskę, serwis New Idea, para ciągle się ze sobą kłóci. Według doniesień, jedna z takich awantur była na tyle ostra i głośna, że zaniepokojeni sąsiedzi musieli poprosić o interwencję policję. Co interesujące, jako powód wskazywana jest wybuchowość Meghan. Księżna Sussexu ma podobno tęsknić za angażami w hollywoodzkich produkcjach. Jest wściekła, że jej powrót do Los Angeles nie był wydarzeniem. Czuję się lekceważona przez branżę. Harry też ją rozczarowuje, ma mu za złe, że przestał się starać i nie podoba mu się życie w Stanach. Bez przerwy chodzi w poszarpanej koszulce polo, co bardzo ją denerwuje. Poślubiła księcia, a nie jakiegoś łachudrę, pisze New Idea. Dwa. Czy kryzys związany z opuszczeniem Wielkiej Brytanii uda się zażegnać? Jak myślicie, małżeństwo przetrwa ten przykry dla nich czas? A może doniesienia amerykańskiego pisma są podkoloryzowane? Źródło: Wirtualna Polska.